Ja bym powiedział, to co z tą Radką, co się dzisiaj mówiliśmy? Mieliśmy pójść na winko, zjeść sushi. A ty się dobrze czujesz? Nie wyspałeś się, czy co? No obiecałaś mi ostatnio. Nie, nic ci nie obiecałam. No dobra, wyjdę dalej, wyjdę. Robi się na nie. Właśnie ci się w głowie po prostu było ostro. No co jest, piesek? Trzeba upierdolić, sucze. Co? Stary, faworyzujesz ludzi na kanale. Co? Wiola jest kładzie, a nigdy nie lubiła żadnych zadań. Nie rozumiem, czekaj. O czym ty mówisz? O tym, że Wiolka jest przecież faworyzowana. Co? Wiolka jest przeze mnie faworyzowana. Z jakiego powodu jest niej faworyzowana? Nie wykonała żadnych zadań i znalazła się w tym składzie. Stary, ona jest w składzie od samego początku. Nie możesz w ogóle brać jej pod uwagę. Ona tworzyła ten skład. O czym dobra, ty gadasz? Stary, jeśli chcesz. No. To ja powiem widzom, że ty oszukujesz i Wiolka nie zrobiła żadnych zadań i jest w składzie. No ale jak powiesz widzom? No zobaczysz. No ale stary, no nie możesz tego zrobić. Nie mogę, no jeśli nie chcesz przestać na to, to nagrywać no dobra, poczekaj. Poczekaj. Co się tak cieszysz? No co to, no po co? Serio powiesz ludziom? No oczywiście, stary. Od razu wejdę na Instagrama i powiem, że jesteś oszustem. No ale dobrze wiesz, że Wiolka jest od samego początku. Dlaczego to ale robisz? Ale jest od samego początku, ale nie wykonała żadnych zadań, tak? No ale nie musiała, bo była od samego początku, stary. Nie było od samego początku. Była. Prawie było od samego początku. Była od samego początku. Ale to nie zmienia faktu, że powinna wykonać zadania. To co, mam wchodzić teraz na tego Instagrama i opublikować co? Wszystkie rzeczy dotyczące ciebie i Wioli, że oszukujesz? Czy w tym momencie zaczynamy odcinek i robimy zadania dla Wioli? Dobrze, dobrze zrobimy ten odcinek, tak? Dobra. Także co, dzisiaj... Dobrze, ja zacznę. Dajmy już zacząć. Witam Państwa, bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku Wiola zrobi wyzwania, żeby dołączyć do składu. Nie wiem dlaczego to mówię, po prostu chcę nagrać fajny chyba odcinek, dlatego Wiola zrobi wszystkie zadania, tak jak każdy robił zadania, żeby dołączyć do składu. Będą to hardkorowe, mocne wyzwania, żeby po prostu Wiola dołączyła do składu. Także nie pozostaje mi nic innego. I jak zaproszę Państwa do oglądania, ale zanim zaczniemy, to kliknijcie taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku tam na dole i dołączcie do naszego kanału, a mi nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Państwa do oglądania. Wiolka, to co dzisiaj zadanka robisz? Jakie zadanka? No, bo nie lubiłaś, żebyś była w składzie, więc teraz ale ja nie musiałam, ja stworzyłam z jednej strony też z Kamusiem ten skład. No Wiolka, to dzięki, ale Kamuś, dzięki mi nie są tymi ludźmi. Kamuś dzisiaj zdecydował, że będziesz robiła zadania. No tak, zdecydował. Ty, to była twoja a decyzja. A kto podsunął ten pomysł? Pewnie... To podsunął, to podsunął. No właśnie, ale Wiolka jest od początku, to chyba nie powinna. No właśnie. Robić, to ona tworzyła. Zacznijmy od tego, że gdyby nie ja, to ciebie też by tutaj niestety nie było. Nie, gdyby nie ja, to by mnie tutaj nie było. No ale, no, ale też nie ale, ale ja jestem dzięki Wioli, więc... No właśnie. To jest taka kolej rzeczy. Ty, no to co masz do powiedzenia? Ja mam robić zadania. A ty też nie robiłeś zadań. Ja zrobiłem. Ja musiałem robić zadania. A ja nie jestem w składzie, a ja po prostu... No to jakiego, z jakiej bebki się przyczepiasz? Nie masz ja nie puknij w tą głowę. Ja. Kamuś, albo robi zadania, albo wypierdala z domu, albo wiesz co. Co? Albo co? Albo co? Dobra, Wiolka, robisz albo zadania. Co? Robisz co? Zadania. Co? Co masz na niego? Robisz zadania, Wiolka. Ale dlaczego? No bo robisz zadania. Robisz zadania. Ale dlaczego? Robisz zadania, nie dyskutuj. Ale jakie w ogóle prawo? Takim, że mam prawo narzucić na kogokolwiek, chcę, że... Tak, bo to teoretycznie to ja założyłem ten kanał i teoretycznie... Ja wiem, ale dlaczego ja akurat mam robić? Nigdy mi nie kazałeś nagle mam robić zadania? Robiłem bardzo cieśnie. Robiłem, ale tak, zgubę robić zadania. No, zadania musisz zrobić zadania, przykro mi. Przygotuj się i robimy wyzwania. Nie. Czego coś? Wytłumacz mi, o co kurwa chodzi. O co chodzi? Musisz no, zrobić wyzwania. Każdy robi, ja? Bo każdy robi. Nie, nie każdy robił. Kto nie robił? Ty. Ale ja założyłem skład, więc ale ja założyłam podstawą. Nie. Proszę bardzo, ja ci sprowadziłam. To, że byłaś od pierwszego odcinku, to tak, nie znaczy, ja że... ja byłam tu 3 lata temu. Nieważne. Oni są ale... tu od roku. Dobrze, kanał założyłem ja, kanał prowadziłem ja, ty ale mi po prostu pomagałaś. Co cię skłoniło, żebym ja robiła zdania? Bo ja wiem, że tak normalnie byś mi nie kazał ich robić. No puść mi kazał. Dlaczego ci kazał, a ty się go słuchasz? No zaszantażował mnie. Jak? Powiedział, że napisze, że jestem oszustem na Instagramie. No i co z tego? No i wiesz jaka jest opinia i będą mówić, że oszukałem. Ale znowu. Kogo? Jakiegoś grubasa opinia? No i chodzi. Wszystkich. Jego? Wszystkich tych, jego? Którzy mnie hejtują. No to dobrze, no to zaraz ja mogę coś zrobić na Instagramie, wszyscy możemy coś zrobić i puść będzie miał jeszcze bardziej przesrane. Nie, Wiolka. Mamy dwa razy wiesz jak wygląda sytuacja. Wystarczy, że ja bym
poszedł i kopnął sobie kurwa piłkę i ta piłka by poleciała i trafiłbym dziecko tą piłką i powiedział, że jestem mordercą. Tak działa to, Wiolka. Więc czegokolwiek ja nie zrobię, to po prostu jest na mnie, rozumiesz? Czyli, że ja nie mam robić zadania, mam cię uratować, tak? No tak, znaczy masz robić zadania, no inaczej on opublikuje takie rzeczy na mnie w internecie. Ale ja mam raz, dwa, trzy zniszczyć, nie muszę robić tych zadań, Wiolka. Tylko mi pozwól. Wiolka. Proszę. Wiolka. Proszę. Wiolka, on musisz, nawet już, musisz on robić zadania. Dobrze, piesek, masz skupo. Robić zadania. Ale niby jakie zadania? Tak jak normalnie wszyscy robili, żeby dołączyć do składu. No chyba cię głowa. No musisz to zrobić, albo inaczej ale wylecisz, Wiolka. Ale jesteś taką ciotą, że się dajesz mu. Co, Wiolka? Od jakiego chcesz wyzwania zacząć? No nie wiem, no wymyślajcie. Muszę wskoczyć na główkę do stawu? Tak, na główkę do tego stawu, żebym się zabiła. Na przykład. Chyba, że wolisz się dobrać w inny sposób, pianuję do twoje wyzwania. Słuchamy, co masz. Ale o czym ty mówisz? To? Nie. No to wypierdala, już wolę zrobić zadania niż ciebie dotknąć. Chyba myślę, że każda dziewczyna to na moim miejscu by tak zrobiła. Słuchaj, jesteś zboczona i po prostu przychodzą ci takie rzeczy. Dobra, weź, zamknij się. Dobra, robimy to zadania. Tylko takie jak dostawę, no to weź mi trochę na koniec, dobra, a nie. No dobra, to rzeczywiście możemy zostawić na koniec. Koniec. Jak ona będzie mokra, że będzie makijaż mieć rozmyty. Będę miała, musiała robić i makijaż, i wszystko, i wtedy. No to marnujecie czas tylko wtedy. Więc zrób to zadanie lepiej na koniec. No to co, jakie zadanie chcesz jej dać teraz? Jakie zadanie? No. No będziesz chociaż trochę kreatywny. Pamiętasz, co Hurana robił? W łazience. Co robił? Ode mnie trzy w bok. Aż tak grubo chcesz z nią lecieć? Czy no ale ja bym musiała myć włosy i suszyć. No to jest fakt. To weź daj jakieś lżejsze na początek. Dobra, wypij szklankę oleju. No to nie jest problem. Wypijesz szklankę oleju? Wypijesz szklankę oleju. Wiolka, tam widzę, że Barber miał jakąś propozycję dla ciebie, może zmienisz zdanie. Dawaj ten kieliszek. Może już, co? Ty, dobra, nie będę się aż tak pastwił. Serio to wypijesz? Ja się tyle. O Jezu! O my gosh! On to wypił jak sok! Ale jesteś obrzydliwa! Nie chcę nic mówić, ale zostało na tym troszkę. Dobra, weź nie mów. Ale jesteś obrzydliwa! Ale jesteś obrzydliwa! Ale powiem ci tak, to nie było aż tak obrzydliwe, niż jak patrzeć i dotykasz go. No i co? Nie dotykaj mojej pomadki. Chyba pora, żebyś jadła swoją pomadkę. No że to jest. Już się skończy. Ale nie, nie, to jest takie głupie. Proszę. Ja nie mam więcej. Jedziesz no mi do rozmana. Kupię ci, no. Zjesz to? No wiesz, ona jest dobra? Serio? No, no to jest. Zowa. A sprzeć mówię. Ale to jest, ale to masz zjeść jak batona. Masz to zjeść jak batona. O jadź. No dawaj, gryź. Ja muszę całą. No musisz. Nie mogę sobie trochę zjeść. Nie, musisz zjeść całą. Jeszcze trochę zostało. Co za czekolada czy co? O co tu chodzi? Strona jest Terminator, nie? Nie, jestem czatometry, tak? O to ci chodziło? Nie, o dokładnie o to. No dawaj. Ona na wszystko jest zdolna, byle go nie pocałować. Ona jest taka fajna. Czy już? Próbuj sobie arbuzowy. Zjedz, do końca. On mam przyklejamy się, nie? No to było coś takiego strasznego. Tylko pomadkę mi kurwa zrujnowaliście. Dobra, Barber, może wymyśl coś konkretniejszego, a nie takie słabe te wyzwania. Stary, może je odpuść, no ona nie powinna tych zadań robić. No nie powinna, ale sama chce. Jak sama chce? No daj mi wybór, to wybrała. Jaki wybór, stary? Zadania. Albo się z tobą prześpi, nie, albo robi zadanie. Nie, co ty, jest. Ale mi puszcz, co mówił? Co mówił? Że dopóki jej nie wytłucha, to dopóki będzie zadania robić, nie? Przynajmniej jej w życiu nie da. Obrzydliwe, nie? Ale... Trener kłamie, bo to jest jej kuzyn. Myślisz, że kłamie? Nie wiem. On chyba. Nigdy nie kłamie. Widzisz, że on kłamie. Próbuje teraz robić, żeby wyszedł na najgorszej, bo on jest jej kuzynem i ja jej dałem zadania, stary. No, sam wiesz, jak sprawa wygląda. Szczerze, on jest osobą kościelną i nigdy nie kłamie. Dobra, Wiola, szybciej zdejmuj te skarpetki i bierasz przez 30 minut na ale morze błotem. Ale jestem chora! Przecież Wiola nie wiem, szybciej zdejmuj te skarpetki. Nienawidzę cię, kamuś. A może ognisko to spalić, co? Ale ona i tak na dworze ma biegać wokół domu. No takie zadanie, Wiolka, no nie wiem, może zmienisz zdanie. Wiolka, może zaczniesz od kamieniów, później po tym blendu. Wiolka, nie chcesz się z nim przespać na pewno? A nie chcę jej, fu. Sorry, Wiola, na kamienie, Wiola.
stary, to jest przesada, nie? Oj tam. To jest zimne. Przecież czuję, że jest zimne. No jest zimno, ale musi sobie zadanie robić spłać, a on ma wielu szansach, nie wiem czemu. No bo tak się nosi, a może takie wyzwanie, że to spalimy ognisko i ona po gotlącym żarze przejdzie. Żarze przejdzie. To nie jest. Ty, Rafałczu, a jakie jeszcze masz pomysły dla Wioli? A czemu ty jej tak pusznie nienawidzisz? To poczekaj, ona przez bardzo długi okres mnie upoczarzała. Pluła mi do jedzenia, biła mnie. To co, pora zemsty. Ty się na mnie nie mścisz, uwierz, tylko tak ci się wydaje. To jest pora zemsty. Co nie Rafał, sam Rafał powiedz, jak mnie traktowała? Co mi robiła? Co ja nie mam ślad przez nią? Czasami przesadza, wiadomo. Ostatnio 3 dni nie jadłeś kolacji przez tą właśnie sytuację. A sytuację z gruflami, co powiedziała? A, mam cytować? Tak. Jebany klubas. Co jeszcze? No, co zrobi? No nie będę mówił, może do końca. Dobra, no to już widzicie, coś z nożem. Także, jak widzicie, mam pretekst, żeby się zemścić. No ale sam to jest przesada moim zdaniem. Ale czemu wcześniej chcesz się wytłuchać? No właśnie. Nie chcę! No stary, no na pewno chcesz, bo widziałem, teraz przejrzałem pierwszą scenę, jak do niej zarywałeś i... Wiolta, jeszcze 10 minut! Ona się nie męczy, cały czas biega. Znaczy biega. No to okej. Ona bardziej chodzi niż biega. Puchta. No ale sprawia ci tę satysfakcję? Stary, za to wszystko co ona mi to zrobiła. Nawet ludzie do mnie pisali, że ja da się traktować, więc przyszła pora zemsty. Co jest, Adam? Ty powiedz mi, o co chodzi, że dzisiaj tak pusz jest troszeczkę bardziej, wiesz, natarczywy dla Wioli? Dzisiaj? No, ja już to zauważyłem od dawna. Znaczy, no od kilku dni jest tak, coś nie tak pomiędzy nimi, ale teraz tak bardziej atakuje ją. Znaczy, wiesz, ja zauważyłem, że inaczej, jak oni robili te wyzwania, w sensie Wiolka biegała na boso, to on cały czas podchodził do szyby i dyszał, i się patrzył na Wiolkę od tyłu. I dyszał. No, także wydaje mi się... A może to jest taki sposób, wiesz, jak podstawówce, że jak ona na przykład nie chce z nim być, no to on teraz jej będzie dogryzał właśnie takimi rzeczami, żeby chce na nią popatrzeć i w ogóle jak ona coś robi. No, o to chodzi. Nie. On chce doprowadzić, tak mi się wydaje przynajmniej, on chce doprowadzić do sytuacji, w której po prostu Wielka już nie będzie w stanie zrobić któregoś zadania i on powie, spoko Wielka, nie wylecisz ze składu, ale prześpij się ze mną. No, może tak być, może tak. Ale to wiesz, że on może, bo on ci pewnie też jakieś wyzwania sugeruje, nie? On cały czas wymyśla wyzwania. No myślę, że widzowie też by chcieli zobaczyć jak... No mi też się wydaje, że chcieliby zobaczyć, bo Pusz jest na nią napalony jak na kaczki. Wiola może po cichu też, tylko wiesz, no bo kto się czubi, ten się lubi, a Wiola bardzo nie lubi Pusza. Mi się wydaje, że byłaby z nich niezła para. Pasują do siebie gabarytowo. Gabarytowo chyba najbardziej. Co Wiolka, pora striptease'u. Może słucham dla kogo? Dobra, no po prostu robisz striptease. Dla ciebie? No oczywiście, no jeśli nie chcesz, to możesz dla wszystkich zrobić. Wolę, żebyś ty sobie gdzieś schował i dla kogoś innego. No ale Wiolka no... No ale nie! Przepraszam bardzo, robię te zadania, bo nie chcę się z nim przesłać. Dlaczego mam robić jakieś zadanie związane z nim? No to nie, to dla wszystkich zrób. No ci porą mało, chyba zaraz pierwszą pirynę dostanę. Że on nie będzie patrzeć? Tak. Dlaczego? No bo nie. Ale on nie będzie wiedzieć wtedy, czy zadanie jest wykonane. Nie ma opcji, muszę przy tym być. Nie, możesz potem pokazać mu nagranie. Nie, musi być, ale ja mogę tego nie nagrywać. Jest chore. Możemy tak zrobić. To jest chore, no co ty mówisz? To jest chore. No zgadasz się czy nie? No dobra. Okej, okay, no to... A może stawię, że ty zarzuciłeś ten pomysł. Ja zarzuciłem ten pomysł? Co ty w ogóle gadasz? Ty gadasz, to był twój pomysł. To i bardzo dobrze, twój świński pomysł. Bo trener słyszał, jak na boku mówiłeś. Świński pomysł. Byś się kurde wstydził. Co ty myślisz, że naprawdę na kogoś walisz jakiś pomysł na kamerzystę? Zwłaszcza ja wiem, że on jest okrutny, ale akurat tego nie zrobił. Do tego stopnia by się nie posunął. Bardziej ty byś się posunął do tego stopnia, świnio. Zdarnij się głupia gnido. Idziemy? No wyłączaj tą kamerę i idziemy. Idziecie robić striptease? Tak. Uhuhu, Wioleczka, to co, będziesz robić striptease, tak? Czuję się dziwnie. Dobra, Wiolka, rozbieraj się. No Wiolka, no co? Boże. Ale nie musi tu być, tyle osób możecie wyjść. Co? Nie musi teraz na to patrzeć, to jest jej kuzyn, ludzi kuzyn. Kurwa, wyłaź, ty! Zaraz wyjdzie stąd. Weź, bo podłoga się zapadnie! Zaraz cię wyniosę stąd, w ogóle my nie robimy tego zadania. Jest spojebane w chuj. Jedna prosta świnio, nie? Bym ci kurwa te okularki przerysował. Trener wyłazimy stąd. Bo tu kurwa naprawdę... Nie, zostawię. Dobra, no to kamerzysta, trener. No on chyba nie wyjdzie. Tener wyjdź. Ja muszę tu zostać. Nie, Boże. No dobra, rzucaj to. Boże, nie może on być? On wyjść? Niech on wyjdzie. No on chyba chce zostać. W swoim kuzynie się rozbiera. Niech on wyjdzie. On chce pierwszy raz. Tak? Jak się podobało? Było fajnie. Nie musieliście na to patrzeć. No kurde. Nie chcę ale scenę. Dobra, mogę już iść się ubrać? Nie. No to... wiecie co? Wyjdźcie. Możecie wyjść. Ale po co mam wychodzić? Nieważne, wyjdźcie po prostu. Nie! Zostajesz tu. Dobra, wypierdaj z tyłu pokoju. Że co?
No. Ja się smepkałem. Ty i ty wypalacie styru poczuju. Ale możesz grzecznie? No to byłem grzecznie. Proszę wyjść styru poczuju. No to zaraz wyjdę. No właśnie. Jeszcze może już grzecznie i na kolanach nas poprosić. Bo z tego co wiem, to jest jego... Co ty p***cisz pajacu, że mam dwumie w pierdolę? Ale stary, o co ci chodzi? Co ci się odbiło? Po prostu chcę, żebyście wyszli, a wy nie mówisz na odwrót. Nie możesz tam wyjść, bo nie jest właścicielem tego domu. Trawo czysta mnie bardzo wyrzuci, może za... Chcesz mnie wyrzucić z domu? Jest w stanie, a zamknij mordę w tubasie. Mogę cię wstać, panie. Wstać, jak ty nawet nie będzie ci się chciało. Jedynie sięgnąć po maka jeszcze. Nawet nie muszę. Dobra, czemu się stać teraz? Przerzuc mnie, rozumiesz. Wstawaj. No dobrze, dobrze, spokojnie. Ale o co tutaj chodzi? Wychodzisz grzecznie. A co tutaj chodzi? Nie wiem. No nie zostawij mnie, no bo ci jaja bolą. Kapuś! Ale co? O co? Jaka sytuacja? O co chodzi? Nie wiem. Ona się drze, dobra, ja sobie odpuszczam. Jesteście chorzy. Jesteście chorzy. Nie wiem szczerze, o co tu chodzi. Bo na filmie była taka sytuacja, że Wiołka normalnie wchodziła mi do łóżka, łapała mnie za dolne partie, a jej po prostu odmówiłem. No i po prostu teraz się trochę zmieniło, później miałem na sobie jakąś, powiedzmy, ochotę. No i ona się mści za to, że jej wtedy odmówiłem i ona teraz mi odmawia, mimo że w głębi duszy tego chce. Więc nie po co robić to wszystko, tą całą szopkę, z którą mogłaby się normalnie z nią mówić i zapomnieć o tym, że jej odmówiłem. Aha, czyli mogłaby się z tą przespać i wtedy darowałbyś jej wyzwania. Serena ona chciała i jej odmówiłem i dlatego teraz jest jak jest. To nikt ze mną zrobi to, co chciała zrobić kiedyś, to już nie będzie. Żadnych wyzwań, po prostu odpuścimy. Czyli ma się z tą przespać? No, to tego chciała kiedyś, tak? Próbowała, ja jej odmówiłem i teraz się na mnie mści. Dlatego widzowie już wiecie, czemu mnie tak bardzo Wiołka nie lubi na kanale. Dlatego, że jej kiedyś dałem proszę. Cała historia. Albo Wiołka, zrobisz to, co powiedziałem. Czyli się przespisz z nim? Nie. Albo? No to chodź do kibla, muszę sobie łeb do kibla. I spuścisz wodę. Widzisz, Adam? Ona woli spuścić głowę w kiblu, niż się przespać z puszem. Ty co byś wolał? Ja? Ten. Ja bym wolał przespać się z puszem, ale być za nim. Serio zrobisz to Wiolka? Byleby się z nim miał przespać? Tak, byleby ją nie dotknąć. Teraz napisałam do dziewczyny i powiedziała, co chciałeś do roli pusza, co nie? No to powiedziała, no, że tego nie zagrywa pusz. Działa, że wszystkich oprócz tylko pusza. I trenera. Co? Nie, to było dla żartów, bo mi nie trener to kazał napisać, ale napisała tylko ciebie. Serio to... No dobra, Pyłka. Nie, to teraz wody nie ma. No zaraz będzie. Serio to zrobisz? Wszystko, żeby tylko nie przespać się z puszem. Myślę, że każda dziewczyna by wszystko zrobiła. Musisz głębiej włożyć. O! Głębiej była. No dobra, musisz dotknąć głową. Tak, dotknąć głową, już bez przesady. No dobra, dawaj. Disgusting. Nie, Wiolka, już dostawy teraz iść po prostu. Serio? Nie, muszę ręcznik założyć. Ten ręcznik jest do wrzucenia. O, przecież dźwigać chcę. Wiola, czemu to zrobiłaś? Żeby się nie przespać pożądem. No odpuść jej, przecież ona się z tobą nie prześpi. Nie ma co dać laski. Po pierwsze, ona sama chciała wcześniej. Jak sama chciała, jest to sugerowała, że chce. A co ja ma? Nie widziałeś, co robiła? Ale stary, ona była wtedy w euforii, że wygrał walkę, ten kto wygrał, a teraz to nie, wiesz. Nie, a później w pokoju podnąłem, wtedy w ciebie nie było, będę tylko ja i ona, dobra, nieważne. Nie, dobra, niech już się po prostu wpierdolę tego stawu, oficjalnie będzie mógł robić na kanale, niech nie powiem, że ją faworyzowałeś i tyle, koniec. Czyli tylko to jeszcze ma zrobić do stawu i koniec. Bo on wie, że ona tego nie zrobi, a nie chce jej robić. Dobra, już wystarczy. Wejdzie do stawu, koniec. Okej. Okay. A jak nie, to co wtedy musi zrobić? To wtedy musi się odrolić na łysy. Na łysy. A jak się nie ogoni na łysy, to co musi zrobić? Wyratuje z kanału. A inaczej, co? Żeby nie wyleciała, to co musi zrobić? Nic, po prostu ma wlecieć do stawu, może zrobić sebrwi. Ale jeżeli taka opcja ostateczna, że coś jeżeli zrobi? Ewentualnie w ostateczności centymetr przed jej twarzą zrobi helikopter. I tyle starczy. Chcesz zrobić przed jej twarzą? I tyle starczy. Aha. Czyli chcesz się z nią przespać? Dobra, wszystko wiemy. Słuchaj, to że jesteś zboszony i sugerujesz takie rzeczy. No stary, powiedziałeś to 15 razy, że chcesz się z nią przespać, a teraz mówisz, że ja jestem zboszony i sugeruję coś takiego. No stary, darowałbyś sobie coś gadania takich rzeczy. Idziemy? Tylko musisz latarkami wyświecić. Już ci świecimy? Tylko na szybko, bo widzimy, tak. Nie, ale...
końcu Wiolu się wykąpiesz, naprawdę. Dzięki, no tak wiesz. Serio nie wolisz jednak zmienić stanie? No pusz jest napalony. Nie przesadzaj, nie rób ze mnie, nie rób ze mnie. Co? Pusz też chciałby zamoczyć, nie? No tak. Wszedłeś kurde do pokoju, zamknąłeś drzwi i mnie obmacywałeś. Tak. A potem ja tam sekundę byłem, razu wyszedłem. Tak, bo zaczęłeś mnie dotykać, że trzeba się wydzierać. Po prostu krzyknęłaś po to, żebym wyszedł na jakiegoś zboczeńca. No. Tak, pewnie, tak. Ja sobie sama zamknęłam drzwi. Weź. Dobra, właśnie Wiolka dostała. Jak ma się zanurzyć głęboko? Zanurkować. Zanurkować ma. Poświęćcie jej lapuścią. Puścią. Ma zanurkować cała, tak? Cała ma wejść. Wiolka, musisz cała wejść. Dawaj, no. Musisz cała, albo. Na stronie przypłynął gdzieś. Bo pusz czeka, nie? A nie, to ten za stronę jest pusza. Dobra, Wiola, jeśli chcesz, to możesz już wyjść. Nie. Wiola, warunkiem. Masz nowy warunek. Albo za skroń ze stawu, albo za skroń od pusza. Dawaj, czym dłużej będziesz siedziała, tym pusz będzie. Czekaj. No Wiolka. Ale co mam zrobić? Weź troszeczkę dalej, weź troszeczkę dalej i zanurkuj. Zanurkuj. Ty nie pusz... zanurkuję. Chcesz, żeby chociaż ona trochę poszła, że jesteś obok niej? To idź na szukaj tam obok. To ty mogę już tutaj w dół iść? Nie, troszeczkę dalej musisz wejść. Nie, bo ja się boję. No czego się boisz? Tam nie jest głęboko. Tam nie jest głęboko, Wiolka. Już mogę? No jeszcze tak wejść do pasa, troszeczkę dalej. No dobrze. I teraz kucji! I kucji teraz! No dobra, ale cała musisz się zanurzyć! Calutka! Dawaj! Calutka! Nie, bo mam chore gardło! Nie, musi całą głowę zanurzyć. Nie! No to Wiolka to albo dopuszcza do łóżka, albo no całą... Nie, no nie za tyłu, jestem chora! Ojej, bo ja tu jestem za chwilę. Dobra, pusz, zgadzasz się na to czy nie? Nie. Będziesz gnębiony i zrobię coś na story takiego, że już nigdy ci followy nie dojdą. Dobra, zanurz, dobra, nurkuj. W sensie do szyi. I zrób jak syrenka tak. Pomóż mi! Dobra, nie pomagaj jej. Okej, netka. Nie pomagaj jej za to, że nie zanurzyła się cała. Nie możesz jej pomóc. Mogę. Nie. Proszę! Stary, no nie zanurzyła się cała. Zanurzyłam się. Bez twarzy, no dobra. Zaliczone. Powiedziałam, że bez twarzy. Powiedzmy, że zaliczone, no pusz chyba odpuści. No odpuści, bo się nie boi. Jak ja mu coś powiem na story temu zboczeńcowi, to już nikt go nie będzie chciał. Wiola, ty zaliczasz zadania, pusz też by chciał zaliczyć zadanie. Zadanie związane z tobą. Chciałby zaliczyć w końcu.